Dzień dobry. Część druga zabaw z podjazdem. Znaczy oficjalnie druga z tym gruzem, to już się bawię dosyć długo, ale dzisiaj w menu beton. Tak na łoko kupiłem. Wiem, że przywiózłbym to zwykłym samochodem, ale cały bagażnik teraz zawalony tymi częściami do Żuka i będą tam pewnie jeździć z miesiąc, jak nie dłużej. Tutaj widzę, że już tak w miarę zastygło. Także kończę tamtą stronę i zaczynam tutaj odkopywać trochę te słupki. O, ten się najbardziej kiwa. Ten drugi jest w miarę ok. No wsypię tutaj, nie wiem, ze dwa wory. Trochę gruzu, wybiorę taki jakiś ładny. I to powinno starczyć. Zobaczymy, czy grzyb nie zaczął brać słupka. Jak zaczął, to też niestety wymienię słupek. A nie, nie wymienię, bo nie mam wkrętaczki. Jak grzyb zaczął brać słupek, to zignoruję. I tak zaleję i gitara na trochę starczy. A potem będę klął, jak będę to odkuwał za rok. No ale tak już bywa. W takiej przerwie na poskręcanie taczki jedna strona zrobiona, druga w trakcie. I oczywiście jak dzisiaj uznałem, że nie przywiozę zbyt dużo wody, bo będę ją sobie pobierał stąd, no to tutaj poziom opadł na tyle, że nie da się tam wiadra zamoczyć i muszę sobie spacerować do Bajorka. Także idę po kolejne wiadro. Tak to dzisiaj zostawiam z tej strony. Zostało mi tyle betonu, to może spróbuję zacząć tam układać jeszcze kamienie na tą krawędź. Zobaczę, jeszcze mam pół godziny, zanim będzie ciemno. Tutaj sobie podlewam to konyweczką. Pełen profesjonalizm. I tak. Tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że jak to tutaj pozarasta, to będzie wyglądać w miarę. Już tak z 5 metrów jest w miarę ok. Także jak na moje standardy, to perfekcyjna robota. No, na łoko sypałem, ale wychodzi na to, że nawet tak ma się tą miarkę w oku. I nie nasypałem tutaj za dużo. Czyli tutaj będzie git. Tam to widzę, że od cholery jeszcze muszę nasypać. To znaczy, no wiedziałem, że jest za mało, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Ja myślałem, że tu przywiozę jeszcze dwa razy tego gruzu i będzie po sprawie, a tu widzę, że go potrzeba jeszcze od cholery i trochę. Zgadujemy, ile potem pójdzie tutaj ton piachu, żeby przysypać ten gruz, i potem ile ton żwiru. Ja stawiam, że piachu pójdzie tutaj na sam ten podjazd do bramy. W sumie to teraz nie ma co zgadywać, bo jak przywiozę dużo żwiru, to tfu, jak przywiozę dużo gruzu, to pójdzie mało piachu. Także wróć. To był falstart. Zrobimy zgadywanki, jak skończę przywozić ten materiał. No dobra, już nie będę rozrabiał następnego worka. 15 minut jasności zostało. Pitch black normalnie. Sprzątam i zawijam się. Jutro ciąg dalszy. Dzień drugi. Dzisiaj zaczynamy od misji pobocznej. Będę wieszał jedną z fotopułapek z powrotem. Wróciła z gwarancji. Wróciła dokładnie ta sama, którą wysłałem. Sprzedawca dał mi do zrozumienia,
tak powiedzmy pomiędzy akapitami, że jestem jakiś zjebany, albo chciałem go naciągnąć i że przecież wszystko jest z nią dobrze i tylko tutaj była zabrudzona. Nawet tego nie wyczyścił, ale okej. Problem z nią jest taki, że ona po prostu przecieka. Nawet taka poranna wilgoć włazi do niej do środka. Ja ją ze 2 czy 3 razy woziłem do domu, suszyłem. Ona potem działa. Przez trochę, aż znowu nie popada, albo nie będzie taki wilgotny poranek. I wszystko od nowa. Także no miałem już tego dosyć i ją odesłałem. O kupa sarny. No ale co? Powiedział, że według niego to ona jest sprawna. I ani mi jej nie wymienił na nową, ani mi nie oddał kasy. A jeszcze na dodatek odesłał ją za pobraniem, bo było szkoda 19 zł. No i ogólnie to uznał, że zawracam dupę. Także moja pierwsza mysz była taka dobra. Doszczelnię ją sam, albo zrobię jakiś tam daszek z drewna i będzie działać, co nie? Ale potem pomyślałem, że no nie, ni chuja. Kupuję chińskie gówno świadomie. Nie oczekuję od niej wiele, żeby miała super jakość, żeby, nie wiem, była jakaś nie wiadomo jaka, ale chcę jednego. Chcę, żeby działała, tak? A skoro ona ma być wodoodporna i nie mówię tutaj o moczeniu jej w wodzie, tylko po prostu zwykłym deszczu i wilgoci z powietrza, no to niech taka jest. Widzę, że tutaj ta uszczelka po prostu, nawet jak ona jest zamknięta, to tutaj się nie dociska do końca. I przez to, że tu jest ta szpara, a uszczelka jest bardzo taka na równo z plastikiem, to no nie ma siły, żeby to było szczelne, co nie? To nawet z tych baterii już wylewałem wodę i to nie łyżeczkę wody, tylko dużo wody, nie? Tutaj są w stanie, tutaj w rogu nawet wleść jakieś tam pająki, tu kokony robiły i w ogóle, no. Także ja ją wieszam, czekam, aż się spieprzy znowu. Wysyłam mu, nie, i zakładam mu dyskusję. No teraz cwaniakował, bo już minął termin na wystawianie ocen. Miał wszystkie karty on, bo miał i moją fotopułapkę, i pieniądze. Także cwaniaczkował. Ja nie lubię takich frajerów. Także trochę jeszcze się ze mną poszarpie, a ja jestem dobry w takim szarpaniu się i zobaczymy, jak to pięknie. Dobra, wieszam ją tu gdzieś. Niech nagra trochę zaparowanych sarenek i dzików i idzie z powrotem do niego. Na szczęście jest już wystarczająco ciemno, żeby pokazać efekt końcowy na dziś. Nie wyszło to tak źle, to się przysypie się tym żwirem i będzie gitara. Z tej strony już myślę, że ten rów bardziej tak po skosie będzie szedł. No wiecie, będzie miał taki kształt rowu. No, po prostu na razie go wykopałem tak jak zwykle, czyli mniej więcej. I tu się z czasem poprawi, jak mnie najdzie wena, czyli pewnie tutaj stawiam na okolice 2030. Sznurkiem się sugerowałem tylko delikatnie, czyli jak widać, że ni cholery nie jest prosto. Ze sznurkiem chodziło mi o to, że kilka kamieni sobie wmurowałem i mniej więcej zapamiętałem, które to
z zachowaniem poziomu, tak użyłem poziomnicy, po prostu żeby wszystkie pozostałe nie były niżej i żeby ten żwir mi się nie wysypywał, nie wypukiwał, i to było jedyne, dlaczego ten sznurek był potrzebny. Oczywiście brakło mi kamieni, bo to samo chciałem zrobić po drugiej stronie gwiazdu wzdłuż płotu, to tam nie mam już wcale, a tutaj mi zabrakło tyle. To znaczy mam jakieś malutkie, no ale one się do tego nie nadadzą. Je to sobie bardziej bym wrzucił do tego oczka wodnego. No to tak, no. Teraz nie wiem, czy jutro pokopię, czy tu zacznę ten gruz trochę rozrzucać, żeby nie leżał tak na kupie. I zacznę go jakoś tam trochę tłuc młotem, może coś obijać, nie wiem, coś poświruję, no. I może jutro też nie wstanę o 11, żeby więcej zrobić, bo dzisiaj to, no, nawet jak na mnie, niezbyt wiele. Dobra, to do jutra. Dzień kolejny. Tak się prezentuje to dzieło Zajasnego. Piękna sprawa. No dzisiaj spróbuję tutaj pogarnąć ten kawałek na tyle, żeby sobie tutaj już móc parkować zwykłym samochodem, nie tylko żukiem, bez strachu o oponę. No i co? Była górka i nie ma górki. Tutaj dociągnąłem to dotąd, dokąd chcę, żeby było. Tu jeszcze trochę jakiegoś drobnego i gdzieś tak do korony drogi będę tutaj potem jeszcze sypał trochę piachu i tą włókninę rozciągał i posypywał to żwirem. No bo ta korona jest na tyle wysoka, że nie ma sensu jej podnosić, a zresztą tutaj to i tak będzie czyn społeczny, także aż taki dobry nie jestem. No nie będę robił jakiegoś, kurde, tam progu czy coś, no. Ani krawężnika, to nie na moje możliwości. Także tu okazało się, że jeszcze muszę trochę gdzieniegdzie podwozić, no ale nie będę woził tego stąd. Tutaj jak po prostu mogę dowieźć trochę więcej. Tam nawet jest niezaczęte. Udało mi się znaleźć jeszcze sporo całych cegieł i kamieni. Także tu jestem w stanie dokończyć. No ale i tak nie mam betonu. I kamieni brakuje jeszcze i tak dużo na drugą stronę. To teraz sobie przetestuję w końcu nowe kaloszki i coś pokopię to oczko dla rozrywki z godziny i będę się zwijał. No ale poszło to nawet nieźle. Jak się człowiek porządnie wkurwi, to rozbijanie tego nie jest takie ciężkie. Dawno się tak nie wyżyłem i nie uspokoiłem. No. Pierwsze problemy techniczne, awarie taczki. Ostatnio zrobiłem jej pół remont, czyli dokręciłem śrubki i napompowałem koło pierwszy raz. Zaczęła chodzić tak dobrze jak nigdy, pochwaliłem ją i już się musiała zmarszczyć. O, zobaczę, albo to jakoś połatam, albo będę musiał nową miskę kupić. Tutaj tam powoli wyciągam, dzisiaj jeszcze nie będę zawalał. Takie mi się to jakieś przymałe wydaje. Nie wiem, czy nie będę jeszcze tego powiększał z metr w tamtą stronę albo w tą. No zobaczę, jak to wyjdzie na końcu. Tutaj jeszcze będę ścinał brzegi potem, żeby były takie, no żeby taki spad był łagodniejszy. Ale to zawsze sobie robię na koniec. Nie wiem, czy tak jest łatwiej, ale tak zawsze robiłem. Dobra, muszę odmarszczyć taczkę i kopać dalej.
Słońce już zachodzi, dziura wyryta na razie taka. Jeszcze tam poryje. Chyba 2 dni jeszcze ma nie padać. To mogę tam wleźć i to trochę jeszcze tam poryć, zanim zacznę to zawalać. Możliwe, że jutro trochę, no zobaczę, jak tam wyjdzie z moim ulubionym gruzem. Powiedzcie mi, czy w ogóle te przygody tutaj z tym podjazdem to jeszcze wam nagrywać, czy nie, bo to wiem, że to ciągle to samo, ale to akurat teraz robię. No i sorry też, że ostatnio się jakość produkcji obniżyła jeszcze bardziej, bo nawet mam aparat na chacie, ale co z tego, jak mam statyw u Martynki w samochodzie. Także do świąt albo i dłużej jeszcze będzie tak jak jest, czyli telefonik. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do widzenia.